pamiętam, wersję 71 roku. No to z Fiata do takiego pięknego amerykańskiego samochodu. Czy jest jeszcze jakaś ciekawa historia, anegdota związana z tym samochodem od marca? Czy to na razie jeszcze za krótki czas, żeby jakąś ciekawą historię opowiedzieć? Ale na pewno chyba wszyscy, na pewno wszyscy zwracają uwagę, kiedy jeździsz po mieście tym samochodem. No bo się nie ukrywa. A skąd dzisiaj przyjechałeś do nas? Gdzieś blisko? Czy? Jestem dziwna, to nie daleko. A jak pracujesz na dzisiejszy zlot? Zobaczmy, że niedaleko można pojechać. No i pięknym samochodem. No naprawdę trzeba powiedzieć, że ten kolor nadziei robi ogromne wrażenie. Proszę teraz, żebyśmy wstawili się troszeczkę dalej. Dla Państwa to czas na to, żeby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Ja też zrobię krótką przerwę w rozmowach, bo też będę chciał takie zdjęcie z pewnością. No i kto wie, potem pewnie zobaczymy się po godzinie 18. Będziemy rozdawać statuetki. A konkretnie dyski, ruch klasy, będzie decydował, kto taką sobie dostanie. Podoba się? No, tutaj myślę, że zdania nie są podzielone, tylko wszyscy jednogłośnie wyrażają. Ja także bardzo Ci dziękuję za prezentację i za rozmowę. No właśnie, tutaj Pan mówi, że zdania są podzielone, bo jednym się podoba. Szybko. Widzieliście ten samochód, który przed chwilą był prezentowany? Tak, ten zielony, długi, ponad 5-metrowy. A to trzeba zrobić, żeby odpowiedzieć, w jaki sposób się zgłaszamy, pokażcie. Właśnie tak, dobra. Z jakiego kraju był ten ostatni samochód, o którym rozmawialiśmy? Jak masz na imię? No dobrze, no to teraz masz szansę. Z jakiego kraju był ten zielony samochód? Czy to jest dobra odpowiedź? Nie, pytanie, z jakiej Ameryki? Z północnej czy z południowej? A, widzisz. No? Stany Zjednoczone to jaka Ameryka? Północna czy południowa? Nie pamiętam, strzelam południowa. Północna to jest dobra odpowiedź. Proszę bardzo, jeden z tych 6 samochodów w tej rundzie dla Ciebie w końcu jest. Cieszę się, bardzo dobrze. Gratulacje, piątka. Dobra, to teraz już tylko podpowiadasz, nie zgłaszasz się i zadajesz.